No, mecz myślę, że nie należał do najładniejszych, aczkolwiek cieszą się znowu to, że mamy 3 punkty. Widać po chłopakach, że dopiero wróciliśmy z przerwy, która niestety, no, myślę, że każdy zespół gdzieś to przeżył, będzie przeżywał i niestety gdzieś tam zadyszka mała jest, zresztą no, i zostawimy bez treningów, to też nie pozostaje bez śladu. Fajnie, że jesteśmy w stanie po pierwszym secie, gdzie tak naprawdę prowadziliśmy i zaczęliśmy seryjnie przegrywać punkty, no to drugi, trzeci i czwarty gdzieś tam się zmobilizowaliśmy i poszło. Ja jestem zadowolony z tego, że kolejne punkty dopisujemy. Cały czas pracujemy mocno i tak będzie do końca, więc myślę, że tyle. Czy wymiana Pietruczuka na Gipka w drugim secie i poprawa przyjęcia, że była to szkodne, że te 3 kolejne sety były łatwiejsze, bo na pierwszym secie aż 7 punktów z zagrywki zrobili zamieszczający. No tak, ja myślę, że to nie jest tylko tak, że wymiana jednego zawodnika na drugiego, bo ja przed meczem miałem duży znak zapytania, kogo wystawić. I jak rozmawiałem tutaj z trenerem przeciwników, to on nie ma tego problemu, ja mam cały czas problem. Dzisiaj oczywiście Mateusz grał i grał nieźle, chociaż momentami też nie wystrzegł się błędów. Mówię o Mateuszu Froncu, nie było Damiana Wierzbickiego i nie będzie go, myślę, że w przyszłym tygodniu do nas wróci. To też ten trening będzie troszeczkę płynniejszy. Czy wymiana zadecydowała? Nie wiem. No, ważne jest to, że potrafi zawodnik wejść z ławki i wnieść nową energię, troszeczkę inaczej zagrać. Fajnie, że mamy bogaty zespół, cały czas powtarzam, bo cieszą zmiany młodych i którzy cały czas będą walczyli o skład. Super, no ja myślę, że fajnie, że właśnie jesteśmy tak dużą grupą, która każdy może zmienić każdego i zagrać na niegorszym poziomie, a w momencie, kiedy mamy problemy, to dołożyć cegiełkę do zwycięstwa. Czy zauważył Pan jakieś większe problemy ze względu właśnie na chorobę, na koronawirusa i na kwarantannę samą, czy tylko głównie chodzi o wewnętrzne problemy? No wie Pan, no, byliśmy ponad tydzień bez ruchu tak naprawdę, bo ćwiczenie w domu to nie jest to samo, co dotykanie piłki, a ewentualnie praca na siłowni ze sztangą, także na pewno chłopacy no, musieli to odczuć i widać było po meczu, że naprawdę są zmęczeni. Ja pierwszy raz taki efekt mam po meczach, gdzie jest już naprawdę nieźle przygotowany wydolnościowo. No ale tak chyba jest. No, musimy się z tym przygotować na to, że z każdym tygodniem będzie lepiej i oby było. Kolejny mecz zagracie chyba w sobotę z Jaworznem. Raczej drużyna, która nie powinna Wam sprawić problemu. No to wie Pan, to jest takie pytanie z rzędu KPS Siedlce, jest tam, nie wiem, w dole tabeli i też nie powinni nam sprawić problemu. Nie ma drużyn łatwych, do każdego przeciwnika trzeba podchodzić z respektem. Prawdopodobieństwo jest takie, że ten mecz jest przełożony w piątek, więc zagramy w piątek prawdopodobnie. Będziemy się tak samo mocno przygotowywać jak na każdego innego przeciwnika, czy to jest z górnej części tabeli, czy z dolnej. Dla nas nie ma znaczenia, my chcemy grać swoją siatkówkę, którą chcemy grać jak najlepiej i w ten sposób będziemy podchodzili do każdego przeciwnika. Mateusz Fronc, MVP spotkania z KPS Siedlce. Dzisiaj chciałoby się powiedzieć jedyny atakujący, chociaż też Tytus Nowik Cię wspierał, Damiana Wierzbickiego zabrakło. Co, czułeś, że duża odpowiedzialność dzisiaj na Tobie? Starałem się o tym w ogóle nie myśleć. Po prostu trenowałem jak najlepiej potrafiłem i w dobrym nastroju podszedłem do tego meczu. Od początku, od pierwszej piłki dobrze wszedłem w mecz i potem już było łatwo. A powiedz, spotkanie generalnie, tak jak pokazywał wynik, trudne? Bardzo trudne? Super trudne? Bardzo trudne. Na pewno bardzo trudne z tego względu, że uważam, że zespół Siedlec jest solidna drużyna, mimo że może na razie podała tego nie pokazuje. A też drugi powód trudności tego meczu to nasza dłuższa przerwa od siatkówki. Jednak mieliśmy kwarantannę, izolację, niektórzy mieli to koronawirusa, więc nigdy nie jest łatwe wrócić po takiej przerwie do treningu i po paru dniach wejść na parkiet i grać mecz o punkt. A powiedz, jak wy się tak naprawdę czujecie? Pytam o formę fizyczną. Ciężkie nogi były? Tak, jeśli nie chcę za chłopaków mówić, ale u mnie z każdym setem te nogi były coraz cięższe. Trochę z łydki mi spięło już pod koniec meczu, ale co, no, wydolnościowo na pewno jest ciężko. Siła myślę się utrzymała przez tą przerwę. Trochę musimy jeszcze potrenować, myślę, że już z każdym tygodniem będzie coraz więcej świeżości, coraz lepiej będzie wyglądać.
No i na koniec pytanie o Halo Orbita. Dzisiaj co prawda bez kibiców, z misiami, takie troszeczkę zastępstwo, ale summa summarum też takie motywowanie się wzajemnie, taki klub kibica w kwadracie dla rezerwowych. Jak to tak z swojej perspektywy wyglądało? No ja szczerze mówiąc to się wyłączam w tym czasie i nie za bardzo patrzę na te trybuny. Faktycznie, że kątem oka było widać te mile, można było myśleć, że jednak są ci kibice na tak, które wspierają i mówią. Pewno brawo dla klubu, dla władzy, za to, że tak no, oprawę zrobili mimo braku kibiców. Fajnie to wyglądało. Tak. No to co, przed nami mecz z Jaworznem. Chwila oddechu by się chciało powiedzieć, ale tutaj chyba nie ma kiedy odpoczywać. No tak, jutro jest już kolejny, więc faktycznie nie ma chwili oddechu, ale na pewno z każdym tygodniem będzie nam łatwiej, mimo że nie ma tego jednego całego dnia na oddech, to z każdym dniem, z każdym treningiem będziemy dochodzić do coraz wyższej dyspozycji. Jakaś dedykacja MVP? Dla mojej kochanej żony oczywiście. Pozdrawiam cię, kochanie. Dziękuję.